O, ostatnia figurka chyba, co? Tak, ostatnia figurka. Hej kochani, witam was w ostatnim vlogmasie. Jutro jest Wigilia. Ja pozwoliłam Rochowi otworzyć dzisiaj dwa okienka z tej okazji. Jest mi strasznie dziwnie, mam wrażenie, że ten rok przeleciał mi przez palce, a ten miesiąc ostatni to już w ogóle nie wiem kiedy minął. Wstajemy, robimy jakieś śniadanko i raczej dzisiaj się nigdzie nie wybieramy, bo pewnie będzie wszędzie pełno ludzi. Okej, okay, spakowałam wszystkie prezenty, wyglądają pięknie pod choinką. I dla mnie jest ta. Co? A to pokrywałaś serce? Jeszcze nie. I zadzwoniłam do taty, żeby się upewnić w sumie, czy święta są u moich rodziców, czy u dziadków, czy gdzie. Więc już się umówiłam z nami tylko, że jutro po nas przyjedzie. Jest mi dziwnie, szczerze mówiąc, z tym, że są już jutro święta, ale przez to, że wczoraj miałam wolne, w sensie byłam na uczelni, no ale miałam jakby wolne od pracy i dzisiaj mam wolne od pracy, to mi jest tak dziwnie i nie wiem, co mam zrobić ze swoim wolnym czasem. A Roch jest przeziębiony, więc dzisiaj nawet jakbyśmy chcieli, to i tak nigdzie nie wyjdziemy. Natomiast musimy iść do paczkomatu, wysłać ostatni kubek. Więc tak, no musimy się wybrać na pewno do paczkomatu dzisiaj i w sumie to chyba tyle mamy do zrobienia, bo no tak jak mówię, Roszek jest przeziębiony i w tym momencie oglądę sobie trolle na iPadzie, bo masz super katar. Idź wysmarkaj nosek, dobrze kochanie? Masz takiego gluta zwisającego. Jednak poszłam wysłać paczki sama, bo stwierdziłam, że nie chcę, żeby Roch się przeziębił i niech już zostanie w domu, tak naprawdę. No nie musiał ze mną iść, ale chciałam, żeby się przewietrzył. Więc no. Został w domku, jest śniadanko. Ja idę jeszcze do Żabki po bułki, bo mieliśmy jakieś ostatnie i Roszek je właśnie zjada. Tak więc idę po coś do jedzonka. Później się będziemy odzywać. Zakupy. Zrobione kupiłam jeszcze sok pomarańczowy, bo właśnie mam mega fazę na sok pomarańczowy. Może mi brakuje jakichś witamin albo czegoś takiego, ale no mam mega ochotę na sok pomarańczowy. Hej, hej, ja właśnie jem powiedzmy kolację. Roch je bułkę z serem i z solami, a ja jem z serkiem takim topionym, bo ja nie przypadam z solami na przykład, a nie chciałam też już robić zakupów przed świętami, no bo wiadomo, że na święta jak będziemy u moich rodziców, to się najemy. Ale powiem wam, że bardzo intensywnie myślę nad tym, żeby zamówić sobie catering od stycznia, bo ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio robiłam obiad. Serio, jak w tym miesiącu byliśmy w sumie głównie z Rochem w dwójkę, to bardzo rzadko coś robiłam i tak naprawdę w styczniu mam prawie codziennie uczelnię, a w każdy wolny dzień oczywiście mam pracę, więc nie wiem, kiedy ja będę gotować, jeśli mam często 4:00, 12:00 pracę, 13:00, 18:00 na przykład uczelnia. Nie wiem, jak ja to ogarnę, więc wydaje mi się, że jak mam taki intensywny miesiąc, to może sobie zamówię właśnie catering. Bo kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, ale miałam catering. Dostałam jakby go w ramach współpracy i pamiętam, że mogłam sobie go w ogóle wziąć na dłużej, ale ja wtedy wylądowałam w szpitalu i miałam jakoś tak krótko ten catering i później to, wiecie, gdzieś tam po prostu umarło śmiercią naturalną, przez to, że ja troszkę wylądowałam w szpitalu i nie było ze mną za bardzo kontaktu. No i teraz po 2 latach tak myślę, że właśnie bym sobie może zamówiła ten catering, bo naprawdę był wtedy dobry. Tylko muszę zobaczyć, czy on do nas dojeżdża i właśnie myślę, że styczeń to byłby dobry czas na to, żeby mieć catering, bo chciałabym też się lepiej odżywiać. Wydaje mi się, że w grudniu odżywiałam się beznadziejnie, bo na nic nie miałam po prostu czasu. A jak byłam już w domu, to byłam
tak naprawdę przeważnie sama i też rzadko kiedy mi się chciało gotować. Roszek je kolację, a ja stwierdziłam, że mojej szafie przydałyby się, że tak powiem, świąteczne porządki, bo jakby to nie jest moja część szafy, ja mam i tak więcej miejsca, a wszystko się wysypuje, bo po prostu nie układam tego na bieżąco, tylko wrzucam przeważnie i myślę, że ułożę później i tak to właśnie wygląda, że już nawet nie da się nic włożyć, ponieważ rzeczy po prostu wypadają. Więc czas na porządek, część rzeczy pewnie trafi na Vinted, jak zawsze przy sprzątaniu, bo ja jak czegoś nie używam miesiąc, to uważam, że nie użyję tego więcej. Tak więc wystawiam wtedy takie rzeczy na moje Vinted. Zanim zaczęłam sprzątać, stwierdziłam, że włączę sobie muzykę i wzięłam telefon, patrzę i wygrałam u dziewczyny, u której robiłam usta, konkurs na lipolizę podbródka, a ja zawsze bardzo chciałam iść na ten zabieg, bo no wiecie, jak nagrywam, to tak trochę mam głowę do przodu, ale normalnie jak siedzę, to trochę mam drugiego podbróda, więc fajnie, bo z 2 lata temu już chciałam iść jako modelka, ale nie pasowały mi terminy, więc jestem mega ciekawa i widziałam, że Kinia Wiczyńska, jeśli tak mi się wydaje, że ona się tak nazywa, widziałam jakiegoś TikToka jej i ona była taka cała spuchnięta, po prostu okropnie wyglądała, jakby szyi nie miała i tam było napisane, że właśnie ona jest po lipolizie, więc mam nadzieję, że nie będę tak wyglądała okropnie, ale no, mega się nie mogę doczekać. Napisała mi ta dziewczyna, że w nowym roku się jakoś umówimy, więc can't wait i na pewno będę wam pokazywać, no bo ja, no wiecie, chciałabym, żeby tutaj takie mam brodę, to mi szło prosto, a trochę widać, że mam tu ten drugą brodę. W ogóle ja pamiętam, jak byłam dzieckiem i moja mama mówiła, że mam takie wystające brody po babci. I teraz, no starość, w sensie jak mam 20 lat, to widzę, o co jej chodziło teraz. A ja wtedy nie rozumiałam, o co jej w ogóle chodzi. I sobie myślałam, przecież to dobrze, że mam wystające brody, a chodzi o to, że mamy tu brodę, a tu taką... Nie wiem, mam nadzieję, że lipoliza mi w tym pomoże. Więc jestem mega zadowolona, najlepszy prezent po prostu na święta, jaki mogłam dostać. Bardzo się cieszę, bo ta dziewczyna jest w ogóle mega fajnie mi się z nią gadało. No i też na pewno chętnie zobaczy moje usta po wygojeniu. I może się jakoś z nią dogadam, bo nie wiem, czy nie chciałabym jeszcze trochę dolną wargę sobie dać więcej. Ale to zobaczymy już w styczniu i no... I zabieram się to sprzątanie w końcu, bo chciałabym jechać do święta, do rodziców na święta z taką czystą głową, że mam posprzątane i wrócić, wiecie, do czystego, więc zabieram się za to. Roch chyba się pójdzie umyć, bo jest już 19:40. 15 minut i proszę bardzo. Wiadomo, nie jest idealnie, tak? Bo ja tutaj nie mam za dużo miejsca, a i tak uważam, że mam mało ciuchów. Jeszcze tutaj mam takie, które mega rzadko noszę i chyba wszystkie są wystawione na Vinted. W ogóle tą bluzę miałam raz może, to miałam ostatnio w wakacje tamtego roku. Te spodnie też miałam ostatnio w wakacje, ale 2 lata temu. Więc no, a tutaj mam jakieś takie t-shirty, majtki i tak dalej. I tu jeszcze mam jedną szufladę swoją. A tak to byłoby na tyle. I no, uważam, że naprawdę jest o wiele lepiej. Chcę na Wigilię, znaczy jeszcze zanim powiedziałam na Wigilię, nagrać kampanię dla pewnej marki włosowej. I problem jest taki, że jesteśmy z Rochem dzisiaj sami, więc to Roch będzie musiał mi pomóc nagrać niektóre kadry. Bo nawet nie mam live streaminga, bo zostawiłam u rodziców. Wiem, bo się rozładowały. No, włącz nagrywanie i trochę wyżej, i tak. Nie, tak prosto. Tak. Idealnie, synu, jesteś świetny. Nagrałeś tą butelkę? Tak. Mogę zobaczyć? Tak. Mama! Dawaj, mama.
Tak się skupiłam na nagrywaniu tej rolki, że zapomniałam, że dzisiaj nagrywam ostatniego vlogmasa. Tak więc przebrałam się, bo chyba tak właśnie idę na Wigilię. To jest ta spódnica, którą wam pokazywałam niedawno. Koszula H&M i właśnie zaczynam się malować, bo jednak jak mój tata przyjedzie, to go poproszę, żeby mi dograł niektóre fragmenty, bo mój tata po nas przyjeżdża, bo Roszek zrobił to świetnie, natomiast trochę mu się trzęsą ręce, w sensie rusza telefonem i no jednak będę musiała poprosić kogoś dużego. Ogólnie powiem wam, że nie widziałam różnicy w tych ustach, ale teraz jak je pomalowałam, to są jednak większe i są bardziej takie pełne i równe. Piękne są, jestem bardzo zadowolona. Tak prezentuje się mój wigilijny make-up, czuję się jak milion dolarów. Kamera nie oddaje, wiecie, po prostu wyglądam lepiej. Ale no, tak się prezentuje mój makijaż, czekam na mojego tatę, jeszcze muszę nas spakować w sumie. I nagramy właśnie te dodatkowe sceny do kampanii i jedziemy do moich rodziców na Wigilię. Ja, start. I co, jest ostre? Twoja ręka jest ostra i ta buteleczka jest ostra. Uwaga, no. Dajcie sensowne panienki, prawdziwy kurczak. My już na miejscu, mały święty Mikołaj rozkłada prezenty. Chodź! Moja mama chyba się kąpie, bo jej nie spotkaliśmy jeszcze, ale się rozgościliśmy, rozłożyliśmy swoje prezenty. A my jesteśmy pomocnikami Mikołaja w tym roku. Wyciągamy pierniczki nasze tutaj na talerzyk. Mam nadzieję, że babcia nie miała jakiegoś innego pomysłu. Może myślałam, że one spleśniały, one są w mące. Obsypane przecież. O, babcia coś krzyczy. Ty to jesteś taki pomocnik. A to są kawałki. A to mam na sobie posypkę. Dobrze, a to jak wyjmiesz też? Żeby się wieża nie zawaliła. Ale nie znasz to. O, zawaliła się, widzisz? Dobra, zróbmy kubkę po prostu. Tu jeszcze możesz dołożyć. I koniec. Pięknie. I to dosypiemy tutaj. I zjesz, tak? No. Świetnie. Kiedyś sobie. No to zamknij sobie pudełko. Zamknę to pudełko. I kiedyś. I schowam do babci nie zdarzałam. Ja się zastanawiałam całe życie, o co chodzi tym ludziom, że oni mówią, że barszcz na Wigilii w szkole nie smakuje jak domowy. Dla mnie zawsze smakował jak domowy. No i dzisiaj się dowiedziałam, dlaczego dla mnie zawsze smakował. Doczekałeś się. Co jest? Co jest, mama? Co to jest? Co to jest? Mama, to są klocki czy jakieś... co to jest? No, Lego. Lego! Czy pan jest zadowolony z tego, że przed święty Mikołaj? Tak. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Nie wiem, czy mnie słychać. Tego nikt się nie spodziewał, że ja... To jest w ogóle, ja nigdy nie byłam na pasterce tego typu, nie? Więc... That's my first time. I widziałam jedną Jagerbombę i już czuję alkohol w sobie, bo ja nie piję w ogóle. Merry Christmas! Tak Laura kiedyś mówiła.